Mój zarzecik. Na przykład w odcinku nauczyciel. Muszę zrobić jeszcze takie roleplay nauczyciel. Zdalne nauczanie. Jak pewnie nauczyciel się wścieka za tym komputerem, jak musi to wszystko ogarniać i patrzeć i nauczać przez laptopa, to jest na pewno bardzo trudne i inne. Dotychczas. Ale nie lepiej mają rodzice takich dzieci, co siedzą w domu i muszą się uczyć przez komputer, zwłaszcza te młodsze klasy, bo to jest jednak ciężki
Z moim, on by chciał labradora. A ja... Na razie nie, dziękuję. Tylko, że on by chciał, żeby on miał kojec i żeby na zimę do domu szedł, żeby on był na polu, bo ja mieszkam w domku. A ja nie wyobrażam sobie, żeby pies był na polu. Nie wiem, jestem chyba jakaś... serce by pękło, ja bym pewnie go cały czas do domu wpuszczała. No ale to są konsekwencje tego, że wszystko obdarte, jako taki szczeniak, nie? Nie wiem, nawet dlatego wolę nie mieć. Pewnie by o to były sprzeczki, to on by wyganiał na pole, a ja do środka. Na pole i do środka, no to pies by skupiał. Nie wiedziałby, kogo ma słuchać.
osób starszych, którym już trochę ręce nie domagają albo są po jakichś zabiegach dla babci albo dziadka. Bardzo dobra rzecz do ćwiczenia dłoni albo po paraliżach różnego rodzaju. Macie moją piętę z pedikiro. Chlas ją po twarzy. Chlas piętą po twarzy. To było w momencie, odcinku o pedikiurze. Bardzo się spodobał wtedy ten odcinek. Chcieliście jeszcze, żeby dłużej potrwał. Ja zawsze tak sobie uważam, żeby nie powtarzać, znaczy się wiem, że powtarzają się tam jakiś lekarz czy coś, ale wiem, że to jest też na tobie, ale żeby tak nie powtarzać notorycznie tych samych odcinków, ale już mi wydaje mi się, że pewien czas minął od tamtego odcinka, od pedikiru, być może wiele osób go nie widziało, stąd pewnie trzeba zrobić jeszcze jeden dla was, taki świeżutki, taki świeżutki jak bułki w Lidlu. Czasami się trafi na ciepłe, nie? No, czasem się trafi. Tu moja szczoteczka, ale nie do twarzy, ja paznokcie nią po ściągnięciu chybry zawsze, żeby oczyścić ten pel, to ja sobie właśnie tak.
wesołych i smutnych nagrywałam. Przez 2 lata dużo się zadziało i dobrego, i złego, i średnio złego, i średnio dobrego. No bo wiadomo, że życie to jest jak góry i doliny dla każdego, tak? Na pewno. No jest. Się uspałam, więc wykorzystałam chwilę. Więc każda taka chwila to ASMR jest na wagę złota w tym momencie przy dziecku. Więc nie mogę sobie teraz tak pozwolić, żeby wyłączyć, nie nagrywać i co, i czekać, jak ten dmuchawą skończy. Turnip. Odgłosy. Sobie pod nogi, bo tutaj już na mojej
ostrożna. Uwielbiam ją. Uwielbiam, bo jest bardzo dobrze wykonana. Tu chodzi też o kształt rączki. Dla fryzjera na przykład bardzo ważny jest układ i także szpikulec, który od razu nam robi przedziałki. Nie musimy mieć kolejnego grzebienia w ręce, tylko od razu w jednej szczotce mamy wszystko. Jest to właśnie z dzika. Tak, z dzika. Oj, brzuszek mi się odezwał. Chłopy z dmuchawą do mnie.
Skyfly, czyli stewardessie, nie wiedziałam, że to jest mleko, że to się po prostu wkłada do ciepłego mleka i to się tam rozpuszcza. Ciepło i nie chorujcie. Czosnek, pijcie czosnek. Janina mówi.